Hej, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem bierzemy na tapetę kompleksy. Tak jak wam obiecałam, dawaliście tam te emotki z tym domkiem na wiadomościach, więc robimy kompleksy. Powiem wam tak na wstępie, jeszcze zanim zacznę, że są trochę przeskoki czasowe w tych filmach. W takim sensie, że. Bo miałam takie założenie, że będę wrzucać filmy co 2 dni, ale moje zdrowie się tak posypało, słuchajcie. Te ostatnie 4-5 dni to była katastrofa, nie? Że no, powiem wam, ledwo ciągnę, nie? Ja tak się teraz uśmiecham, ale powiem wam, że mam straszne problemy ze spaniem. Śpię 5 godzin, się wybudzam. Nie mogę zasnąć długo, wiecie, mimo tego, że ten. Że staram się właśnie olewać ekrany, wszystko, wiecie, wyciemniam tutaj. Robiłam medytacje, jakieś właśnie takie relaksacyjne, oddechowe rzeczy, to po prostu no tak się wybudzam, koszmary mi się śnią, że po prostu no mówię wam, szok. Dodatkowo przeszłam chyba jakieś zatrucie pokarmowe albo coś na ten kształt. Raczej bym celowała może w nietolerancję, które po prostu już to co czuję, to już powoduje we mnie takie, że po co ja mam tą dietę, nie? Że totalnie ta restrykcja żywieniowa wpływa na pogorszenie mojej depresji, a mimo to nic kompletnie to nie daje. Że po prostu i tak choruję, i tak. I mocno się zastanawiam, kochani, czy po prostu nie zawrócić na wcześniejszą, no po prostu na wszystko, tak? Pomijając oczywiście drożdże i te wszystkie takie te wyrastające rzeczy, ale żeby wszystko wróciło, nie? No bo. To nie ma sensu, słuchajcie. Co mi z tego, że ja w nocy mam mniej pokrzywki, skoro i tak mi jej zatyka nos, i tak mam problemy z oddychaniem, i tak chodzę do toalety, i tak mam zdęty brzuch, i tak mi jest. W ogóle przez te 2 dni było mi tak niedobrze, że myślałam, że będę po prostu cały czas wymiotować, nie? Także, no ja nie wiem, kochani, naprawdę. No to jest tak bez sensu, i jeszcze dodatkowo ta psychika siada, nie? Oprócz tego, co jest jakby bazą tych stanów depresyjnych, to jeszcze dodatkowo ta restrykcja na diecie powoduje, że się pogarsza. Także oraz staram się w miarę regularnie dla Was nagrywać, ale no momentami to powiem Wam, że mam dość, nie? Jestem tak zmęczona, tak niewyspana. 5 dni mój mózg po prostu jest na jakimś kołowrotku. Totalnie nie mogę wypocząć psychicznie, nie? Jestem totalnie jakaś rozpieprzona. No ale co? Stres wychodzi, nieprzespane noce. No i nie wiem. Będę robiła dalej te medytacje. Wczoraj się wypłakałam, bo już po prostu, już naprawdę myślę sobie, no kurde, co ja mogę? Ciągle tylko, wiecie, mam zderzenie z czymś, co chcę i jest czerwona lampka. Nie, nie możesz tego, nie? Chciałabym sobie zjeść jakieś ciastko? Nie, nie możesz. Chciałabym sobie zamówić pizzę? Nie, nie możesz. Chciałabym się napić czegoś, chociaż do alkoholu tak jakoś mnie nieszczególnie ciągnie, no ale wiecie, na psychikę, nie? Nie, nie możesz. Czekolada? Nie, nie możesz. Mimo, że czasami sobie, wiecie, tam skubnę trochę, ale no ogólnie nie. I cały czas jak macie takie nie, nie możesz, no to naprawdę. Aż się odechciała po prostu. Dlatego po prostu zastanawiam się mocno, czy tego nie walnąć wszystkiego i z całym tym potencjalnym bagażem po prostu na jakiś czas nie wrócić, nie? No bo co? Ja mam tak przepłakać po prostu to wszystko i udawać, że jest fajnie? Gdzie ja po prostu teraz na przykład. Mało w co wychodzę z domu, no bo cały czas czuję się źle, mam zawroty w głowie. Bo wiecie, jak jest to spanie takie przerywane, to no mózg nie jest w stanie się regenerować i jeszcze ilość stresu, jaką ja miałam ostatnio, po prostu to też się na mnie odbiła, tak? Bardzo duże napięcie, bardzo duży lęk. Nawet bym powiedziała taki skrajny lęk, ale taki po prostu wewnętrzny, nie ataki paniki. Bo na to już sobie nie pozwalam, ale czułam niesamowity lęk. Taki, że miałam ochotę się schować w kącie po prostu i skulić jak małe dziecko, wiecie, z tą pozycję dziecka, nie? Także powiem wam, że no ogólnie życzycie mi zdrowia i tak dalej. Jestem mega wdzięczna.
Naprawdę, każde wasze miłe słowo to jest po prostu no, radość niesamowita dla mnie. Ale to, jak ja się czułam naprawdę okropnie ostatnio, to ja nie ogarniam, nie? Ja już po prostu wstaję rano, słuchajcie. Jak sobie pomyślę, że znowu muszę gotować ten makaron, który jem praktycznie od 2 lat codziennie, to mi się nie chce. Nie mam w ogóle apetytu, nie chcę już mi się jeść tego samego, bo ja w kółko jem makaron kukurydziany, mięso gotowane, właśnie trochę nabiału i trochę warzyw. I tak jest dzień w dzień, dzień w dzień i już mam ochotę to walnąć, naprawdę. No, mówię, filmy postaram się dla was no, wrzucać w miarę regularnie, ale momentami to mam takie po prostu dość, już dość tego, chcę być normalna, nie? Chcę normalnie funkcjonować, normalnie jeść. Jak mnie jakiś facet zaprosi kiedyś na randkę i mi zaproponuje, chodźmy, pójdźmy na pizzę, to ja powiem, spoko, nie ma sprawy, chodźmy. Albo na jakieś, wiecie, takie jedzenie różnorodne, tak? Bo no zobaczcie, jakiś facet faktycznie będzie chciał kiedyś mnie do restauracji zaprosić i co? Powiem, nie no, wiesz, ja mam dietę, ja to jem 5 rzeczy na krzyż, nie no, nie mogę. No kurde, po prostu. No ale dobiegłam od tematu filmu, tak chciałam wam wtrącić po prostu to, co moje przemyślenia ostatnie, bo naprawdę jest mi ciężko i no i chciałam, żebyście o tym wiedzieli, bo wy mnie zrozumiecie, wy mnie słuchacie i już mnie na tyle znacie, że wiecie, dlaczego u mnie to tak jest, nie? No, na razie słuchajcie, czekam do września, do jesieni i będę kontynuować moje badania tych lekarzy, to wiecie, na razie stanęło, bo no taki jest okres no niewygodny dla mnie teraz, te zbliżające się lato i tak dalej. Ale mówię, od jesieni ruszam na nowo, próbki znowu do laboratorium dam i będziemy sprawdzać po prostu ten metabolizm. No ten metabolizm właśnie białek, cukrów, tłuszczów i węglowodanów właśnie w samych próbkach tych, wiecie, z no, toaletowych, nie? I myślę, że na takich właśnie bezpośrednich próbkach to no, będzie najskuteczniej, nie? Bo to wtedy będzie ten cały proces trawienia pokazany, tak? Bo ja już po prostu nie mogę, nie? Ja już jestem tak zmęczona, kochani. Tak mi się spać chce, a jak chcę się położyć, to nie mogę, bo mam gonitwę w głowie. Taką lękowo, jakąś stresową gonitwę, nie? W ogóle ktoś tam pisał o tej histaminie w komentarzu, to tak mogę jeszcze wtrącić, już 8 minut gadam, szok. Zobaczcie w ogóle, jaka blada jestem. Że o tej histaminie, to jak chcecie sobie sprawdzić, to polecam wam badanie, które się nazywa enzym DAO. I wtedy po tym badaniu jesteście w stanie stuprocentowo sprawdzić, czy macie nietolerancję histaminy, czy nie. To tak mogę wtrącić przy okazji. Dobra, przechodzę do tych kompleksów. Badałam, słuchajcie, jak nie wiem co. Z teorii mamy tak. Co to są kompleksy? W potocznym rozumieniu kompleksy, lodówka się włączyła, określane są jako niemiłe, wstydliwe dla danej osoby tematy związane z sytuacjami społecznymi lub nawet sama myśl o tych sytuacjach, cechami wyglądu lub charakteru, których poruszenie wywołuje wstyd, lęk, niepokój. Kompleksy utrudniają życie i podejmowanie działań. To tak z teorii z Google. I powiem wam, że tutaj mam jeszcze co napisane. Aha, skąd się biorą? No to sobie może przetoczymy. Przetoczymy sobie te przykłady, które tutaj są właśnie na Google. Ale zanim to chcę wam powiedzieć tak od siebie, że ja kompleksy, jak tak sięgam pamięcią, to miałam od dziecka. Bo zawsze, wiecie, też kompleksy się bezpośrednio łączą właśnie ze wstydem, o którym już nagrywałam filmy. Mam filmy i słuchajcie, tak, zdecydowanie wstydzimy się. Jak sobie tak mocno wkręcimy jakiś kompleks, to czasami naprawdę nas to zatrzymuje. I bardzo często właśnie dziewczyny, chcąc pasować do tego kanonu piękna,
właśnie nabawiają się tych kompleksów, że właśnie teraz to wszystko musi być, wiecie, idealna cera. Włosy specjalnie dziewczyny przedłużają, żeby mieć gęstsze, bo my Słowianki mamy cienkie i przedłużają, robią sobie hybrydy właśnie, żeby zakamuflować jakieś niedoskonałości właśnie tutaj. Bo czasami, wiecie, paznokcie mamy różne, czasami dziewczyny jak obgryzają i tak dalej, no to zakładają sobie te hybrydy czy żele. Co na przykład? O, to jest właśnie na mnie dobry przykład też, słuchajcie, bo ja mam na przykład jednym z moich kompleksów są rozstępy na ciele, no nie? I ja sobie tak rozkminiłam, jak robiłam tatuaże, że po prostu zakryję sobie tatuażami właśnie moje rozstępy. I częściowo tak zrobiłam po prostu, żeby ich nie widzieć, nie? Bo ja miałam taki moment, że właśnie bardzo szybko rosłam, a potem, będąc w jednym związku, bardzo szybko przytyłam, no nie? I przez to mi się właśnie zrobiły rozstępy. I teraz, jak jestem znowu chuda, no to widać to. I postanowiłam część z nich sobie zakryć tatuażami, zwłaszcza tutaj na tej części udowo-pośladkowej. No i na to sposób też znalazłam, nie? Bo nie potrafiłam tego zaakceptować. Druga sprawa to tak jak wam mówiłam, ten mój garbaty nos, nie? Jak się uśmiechnę specjalnie dla was, no to możecie zobaczyć, mam nadzieję, że będzie to widoczne, że mi się tak przekrzywia ten nos, że wyglądam po prostu jak wiedźma, nie? Co jeszcze? Mam opadające powieki, które przy makijażu specjalnie muszę, wiecie, cieniem wychodzić poza, żeby stworzyć takie złudzenie bardziej otwartego oka, nie? Także makijażem to kamufluję. Co więcej, moje zęby są pokrzywione. W ogóle słuchajcie, z moimi zębami jest tak, że ja nosiłam aparat 5 lat i już miałam wszystkie zęby wyprostowane. Już tak się cieszyłam, bo tak się męczyłam, wiecie, 5 lat, no to jest jednak długo z aparatem. I słuchajcie, nie wiem dlaczego stomatolog, znaczy ta, nie stomatolog, tylko jak się nazywa ta ortodontka, nie założyła jakby tej możliwości, że ja nie mam jeszcze ósemek i po prostu zostało to tak zostawione, nie? I w momencie, kiedy mi wyszły ósemki, słuchajcie, tak mi masakrycznie pokrzywiło to zęby, bo mi się poprzesuwały i postłaczały się, że tak jak widzicie czasami, jak mówię, no to no, że mam pokrzywione te zęby. Jak się cofniecie do starych moich filmów, to ja na dole zębów nie mam pokrzywionych, nie? A teraz to mam tak jak cholera. I czasami tak się wstydzę, jak patrzę na te filmy, mówię, Boże, nie? Ale to właśnie przez te kanony, że nam jest narzucany ten idealny wygląd i my chcemy wszyscy mieć, wiecie, proste zęby, właśnie prosty nos, nie garbaty i tak dalej, nie? Także no, widzicie, męczyłam się 5 lat, bo moja wada była bardzo zaawansowana. A mimo to, no jeszcze nie jest idealnie tak, jakbym chciała i jakbym... Kochani, no... To jest właśnie też jeden z moich kompleksów, że mimo, że właśnie się męczyłam 5 lat, nie jestem w stanie tak w pełni się uśmiechnąć pełnym uśmiechem do końca, jak z kimś rozmawiam, nie? Że dalej się wstydzę. Mimo tego, mimo to co, wiecie, przeszłam, nie? Bo ja naprawdę czułam ogromny ból właśnie przy przesuwaniu tych zębów, bo miałam mocno je, wiecie, tamten. I wiecie, i przemęczyłam, i jeszcze nosiłam właśnie, to było za czasów, jak chodziłam do liceum. To pamiętam, że jeszcze musiałam w takich słoiczkach, dla dzieci były takie deserki, że tam jakieś zmiksowane jabłko, gruszka, coś tam. I ja to nosiłam do liceum jako śniadanie, bo czułam tak ogromny ból z przesuwania tych zębów, że no musiałam no takie rzeczy jeść, nie? Ale powiem wam, liceum dobrze wspominam, zwłaszcza tą drugą i trzecią klasę, ale o tym to wam w innym filmie może opowiem. Także no, to jest jeden z moich kompleksów, na który wiem, że zwracają ludzie uwagę, tylko nie zawsze o tym mówią, nie? U mnie, nie? Że widzą to, ale nie mówią o tym, nie? No, ale staram się nadrobić może trochę tą, wiecie, tym moim śmiechem i osobowością, żeby może to odwrócić uwagę trochę. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, włosy są moim kompleksem, bo są za cienkie, chciałabym, żeby były grubsze. Co jeszcze, kochani? No nie wiem, no, nie lubię tej mojej chudości, mimo tego, że wiele osób właśnie mówi, że wow, nie, że też bym chciała być taka chuda. Nie chcielibyście, kochani. Czasami nawet warto
mieć tą taką tak zwaną oponkę na brzuchu, a być ogólnie zdrowym, niż schorowanym z taką figurą właśnie S, jak ja mam, nie? Bo to... Naprawdę, to się nie opłaca, kochani. To się nie opłaca, ta męczarnia, to nie ma co, nie? Co więcej, no to są takie główne, nie? Czasami mam wrażenie, że jestem trochę garbata, w sensie, że jak stanę tak bokiem, to że mi idą te łopatki do przodu, znaczy te ramiona tak mi idą do przodu, ale to chyba w ogóle wynika z mojej postawy złej, bo ja ogólnie mam skoliozę, więc może ten jakiś układ, wiecie, tej eski, to może tu jest właśnie głębiej i potem jest ta lędźwiowa część też jest wgięta mocno do przodu. Ja mam, powiem wam, problemy z tym kręgosłupem i też się muszę za to wziąć. I mam tak w przyszłości, chciałabym na takie chodzić fizjoterapeutyczne właśnie spotkania, żeby ktoś się wziął za ten mój kręgosłup, bo czasami jak stoję przy kuchni, to odczuwam tak niesamowity ból właśnie w odcinku lędźwiowym w kręgosłupie, że to nie jest normalne, nie? Tak samo jak się pochylę, albo tak samo czuję właśnie w łydkach, nie? Że ja noszę mały ciężar ciała, bo w tym momencie chyba ważę 53 kilo, więc nie ma takiej możliwości, żeby coś mi nogi obciążało na takim mocnym, wiecie, stanie, że aż mi nogi bolą, nie? Więc to, kochani, no i co? No to tak pokrótce te moje kompleksy tak się prezentują i czasami sprawiają, że jak się, bo bardzo często jak mamy kompleksy, to się porównujemy do innych i przez to właśnie wpędzamy się w takie poczucie, że o, jestem brzydsza, jestem grubsza, jestem szczuplejsza, że za niska, za wysoka, że to brzydkie, tamto brzydkie i potem właśnie no też przez social media, nie? Że mamy takie poczucie, nie? Też niską samoocenę, że na przykład jak ktoś nam mówi, że o, jesteś taka ładna, że jakie masz ładne oczy, albo jakie masz ładne włosy, to mówimy nie, brzydkie, przestań, nie mam ładnych, że sami nie potrafimy nawet przyjmować komplementów, jak ktoś nam mówi, że coś mamy ładnego, czy na przykład jakiś facet nie powie nam na randce, o, jakie ładne ten, nie? A ty powiesz, nie, przestań, nie, grube mam nogi, co ty mówisz, że ładne, nie? Także też tak może być przez tą naszą niską samoocenę. Też na pewno przyczyną kompleksów może być dysfunkcyjna rodzina, czyli wiecie, opinie i komentarze z rodziny, które u mnie też miały miejsce, że ja nie mogłam, słuchajcie, nie mogłam dążyć do modelu takiego dziecka z nadwagą czy otyłością. Nawet gdybym miała taką możliwość, żeby właśnie mieć po prostu te możliwości jedzenia takiego dużego, żebym przytyła bardzo, to ja nawet gdyby tak było, to ja bym nie mogła tak, bo presja ze strony właśnie mojej rodziny była taka, że nie ma dyskusji, nie ma obżerania się, bo po prostu nie będziesz gruba, nie? A później, słuchajcie, to mnie spotkało, to pamiętam do dzisiaj, że ja... Wiecie, ja ogólnie miałam problemy, wiecie, z nerwicą już od takich nastoletnich, tam chyba jak około 11-12 lat, czy na, no coś 11, to już ta moja waga była bardzo niska, to wam opowiadałam, że w tym filmie Dlaczego jestem taka chuda, co jest na kanale, to więcej tam opowiadam, że miałam problemy z apetytem, że stres mi zablokował to, że wszyscy mi mówili, że anoreksja, a ja po prostu się, wiecie, w lęku żyłam i że nie marzyła mi się kariera modelki i tak dalej. No i słuchajcie, miałam taką sytuację, że byłam bardzo długo chuda, taka, wiecie, no, czasami przeraźliwie. I potem się zakochałam i ten cały, wiecie, szał tej miłości sprawił, że mi było łatwiej i troszeczkę przybrałam. Na zasadzie, powiedzmy, z rozmiaru XS, powiedzmy, do takiego mocno zaawansowanego M. Także, wiecie, że była już ta krągłość troszkę taka bardziej, wiecie, zabudowana byłam, taka przybrałam. Tak widać, że przybrałam trochę. No i słuchajcie, poszłam na spotkanie rodzinne. Właśnie taka, wiecie, zadowolona, bo to był taki dobry czas, że byłam zakochana, no to byłam taka szczęśliwa ogólnie, nie? I miałam ubraną na sobie obcisłą odzież, która właśnie uwydatniała tą moją figurę i od jednego z członka mojej rodziny usłyszałam właśnie, że ale ze mnie grubaska. I ja tak,
aha, grubaska, nie? To ja, wiecie, byłam z siebie mega dumna i zadowolona, że mimo, wiecie, stresu, lęku, tych wiecznych nietolerancji, które miałam właśnie na nabiał i na pszenicę i tak na to wszystko, że to jedzenie tak nie do końca zawsze mi się przyswajało i te tłuszcze i to wszystko, że mimo tego udało mi się przybrać, to ktoś po prostu o tak mówi, że ja jestem grubaska i że o, przytyło ci się, że tyłka dostałaś. A ja tak, dzięki kuźwa, nie? No i to też wpływa na to, że jeżeli takie osoby u bliskich słyszą takie komentarze, no to wpływa na to, że potem możesz mieć kompleks, że jesteś szczupła, ale się odchudzasz, no bo narzucają ci, tak? Więc no naprawdę, momentami się to robi chore i tak sobie myślę właśnie, że teraz populacyjnie bardzo dużo osób ma kompleksy. Mówię, te social media, te plakaty, słuchajcie, na sklepach, te reklamy wyfotoshopowanych kobiet, nienaturalnie, wiecie, szczupłych, nienaturalnie, wiecie, upiększonych, po prostu wygładzonych, sprawiają, że my widzimy się gorzej, nie? Bo się porównujemy. I cały czas chcemy się zmieniać, dlatego też są te kobiety po tych operacjach, tak ja wam mówiłam, i będzie na pewno osobny film właśnie o tym, dlaczego, moim zdaniem, dlaczego kobiety właśnie chcą się zmieniać operacyjnie i dlaczego właśnie mimo to, bo są takie przypadki, że mimo tych operacji nakładają jeszcze filtry i się photoshopowują. Ale to mówię, to osobny film, że ja z biegiem czasu, mimo dużej ilości kompleksów, o której wam wspomniałam, no staram się siebie akceptować, dlatego też przychodzę bez makijażu do tych filmów, żeby po prostu siebie polubić, bo ja ogólnie siebie tak średnio. Więc staram się polubić to, polubić moje wysokie czoło, moje zakola, które teraz przygrywam, a które są po prostu bardzo głębokie. Polubić właśnie mój garbaty nos i to, że jestem taka blada, że mam cienie pod oczami bardzo mocno widoczne. Chociaż tutaj światło mi dużo pomaga, słuchajcie, a jak widzicie mnie w tym nocnym, wieczornym, no to niestety tamto światło już nie wybacza. I podkreśla to, co u mnie niedoskonałe. I tak sobie myślę właśnie, że z czasem po prostu zaczynamy siebie akceptować. Po prostu skupiamy się trochę na innych rzeczach. Przynajmniej ja tak mam. Że ja się bardzo odsunęłam ogólnie od tych takich rozdmuchanych instagramerek, czy kont takich, czy youtuberek, czy w ogóle... Ja nie obserwuję na przykład z Polski jakichś takich osób znanych. Takich bardzo znanych, na przykład, nie wiem, jak Doda, czy takie właśnie, które są zrobione i ładne, nie? Czy jakieś te takie, no mówię, influencerki duże. Że ja po prostu nie obserwuję, bo mi to źle robi na głowę, nie? Po co ja mam się dobijać jeszcze tym i po co mam żyć w takiej iluzji, że wiecie, coś sztucznego jest no prawdziwe i że to uszczęśliwia. Nie. Właśnie wartość człowieka jest wewnątrz, bo możecie mieć wygląd, możecie mieć pieniądze, a w środku po prostu jest diabeł wcielony, nie? Ale to też jest osobny temat, nie? Myślę, że... Bo chcę dla was nagrać, mogę wam teraz powiedzieć, chcę nagrać dla was film o karaniu ciszą w związku z toksyczną osobą. No i myślę, że tam to będzie pole do dużej ilości, wiecie, słów do powiedzenia. Bo ja doświadczyłam tego wielokrotnie. No i mam coś do powiedzenia na ten temat i myślę, że takie osoby właśnie mają diabła ze skórą, ale to tam sobie o tym powiemy. Podsumowując, kompleksy ma każdy człowiek, nawet ten idealny, bo nigdy
chyba się nie da dojść do tego perfekcyjnego wyglądu. I po prostu jedyną formą tego, żeby nam dało to spokój, jest po prostu akceptacja, nie ma innej drogi. Bo my się będziemy tak zmieniać, operować, podkreślać, wiecie, kamuflować makijażem, strojem i tak dalej, ale potem jak jesteśmy wieczorem w łazience, tacy właśnie prawdziwi, no to tego już się nie da zakryć. A o to chodzi właśnie, żeby z kompleksami się zmierzyć i spojrzeć sobie prosto w twarz w odbiciu swoim w lustrze i powiedzieć sobie, że tak, kocham Ciebie taką, jaka jesteś, nie? Ale to wymaga niestety pracy, czasami też terapii, słuchajcie. Wszystko zależy od okoliczności. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma problem z otyłością na przykład, no to jedyną drogą nie, to nie... Właśnie to jest też temat kontrowersyjny, na który też już mówiłam, że ja nie lubię takiego, wiecie, przyzwalania, nie? Że jeżeli wiesz, że twoja waga zagraża twojemu zdrowiu, to nie idźmy tym trendem, że body positive i zostaw to, tylko walcz o siebie. No nie? Żeby po prostu być zdrowym i tyle. Bo da się, słuchajcie, da się, nie? Jeżeli człowiek chce, no to się da. Także, kochani, ja kończę. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Dosyć długo trwa, ale chciałam się wygadać. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. O karaniu ciszą. Także temat trudny, ale myślę, że potrzebny. Także co? Widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa!